Call of Duty rozpoczyna kolejną walkę z cheaterami. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj przybliżę Wam zmiany w antycheacie Ricochet, który oczywiście działa w Call of Duty Warzone 2 i Modern Warfare 2. Twórcy przygotowali aktualizację do antycheata, aktualizację, która wprowadza kilka nowości w działaniu antycheata, no i w teorii oczywiście ma to spowodować, że cheaterów będzie po prostu mniej. Dlaczego będzie mniej, a nie będzie w ogóle? A no to dlatego, że już dawno, dawno temu Wam podkreślałem, że w takiej grze jak Call of Duty, ale nie tylko Call of Duty, w darmowych tytułach jak Warzone, to jest naprawdę niemożliwe, żeby nigdy nie było cheaterów, bo tak często update'owane są cheaty, że nie ma szans, żeby anti-cheat był update'owany na równi z cheatami. Zawsze będzie chociaż kilka dni zwłoki, zanim ten anti-cheat dorówna w cudzysłowie tym nowym cheatom. Dlatego cheaty zawsze będą. Ważne, żeby po prostu nie były one głównym problemem i na samym wstępie też chcę, żeby to wybrzmiało. Uważam, że cheaty w Warzone 2 nie są największym problemem tej gry. Uważam, że dużo większym problemem jest stabilność serwerów, ale to jest temat na inny odcinek. Dzisiaj skupiamy się na zmianach w antycheacie, a więc co nowego twórcy nam tutaj wprowadzają. Zacznijmy od tego, że twórcy po raz kolejny informują, że mają totalnie zero tolerancji na jakiekolwiek cheaty używane w ich tytułach, w związku z czym, jeżeli takie cheaty zostaną wykryte na jakimś koncie, to takie konto dostaje bana na wszystkie tytuły Call of Duty przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, więc to jest jedna rzecz. Dodatkowo, takie zbanowane konta od razu mają znikać z różnego rodzaju rankingów, czy to rankingów top 250 w grach rankingowych, czy normalnych rankingach, na przykład w Warzone 2 w kwestii ilości winów, KD i tak dalej, i tak dalej. I dodatkowo twórcy informują, że od teraz anti-cheat będzie też wykrywał konta, które nie tyle co cheatują, ale korzystają z usług cheaterów, czyli konta, które dosłownie są boostowane przez konta z cheatami. W związku z tym, jeżeli anti-cheat wykryje takie konta, które często mają styczność z cheaterami, ale w swojej drużynie, na swoją korzyść, będą otrzymywały na przykładzie gier rankingowych w Modern Warfare 2 kary w postaci ujemnych punktów SR, a więc tych punktów, które decydują o tym, czy pniecie się wyżej w dywizjach, czy spadacie w dywizjach. I to jest bardzo fajna rzecz. Uważam, że takie konta, które regularnie grają w jednej drużynie z cheaterami i ci cheaterzy się powtarzają, czyli są to te same konta cheaterów, takie konta też powinny według mnie dostawać bana. No sorry. To jest dla mnie jeszcze większe... Dobra, nie użyję tego słowa, bo nie wypada, ale jest to jeszcze większy wstyd niż chyba używanie cheatów, więc korzystanie z usług cheaterów, płacenie cheaterom, żeby czerpać z tego korzyści. Dlatego ja bym tutaj był bezlitosny i banował też takie konta. Twórcy informują, że na razie będą robili to na inny sposób, będą ich karali chociażby na przykładzie gier rankingowych ujemnymi punktami, czyli też dotkliwie. Dotkliwie, no bo to, co takie konto zyskało, być może straci właśnie dzięki temu nowemu systemowi. Ok, teraz pierwsza nowość w działaniu anti-cheata, która według mnie powinna być od początku, pojawia się teraz, więc szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Twórcy wprowadzają narzędzie powtórki. Dzięki temu dedykowany zespół, dedykowany oddział będzie mógł sobie prześledzić całe demo, czyli cały mecz takiego cheatera i zdecydować na podstawie tego właśnie meczu, do którego mają wgląd, czy uważają, że to konto jest podejrzane, a może od razu będą wiedzieli, że to konto cheatuje. Jeżeli takie demo trafi do takiego oddziału i ten cheater będzie w tym meczu dalej brał udział, albo będzie grał na przykład kolejny mecz po tym, który przed chwilą rozegrał, no to oczywiście, jeżeli to będą obvious cheaty, czyli wiecie, strzelanie przez całą mapę z głowy na głowę i zdobywanie 30 fragów w 2 minuty, no to taka osoba będzie dostawała automatycznie bana i będzie to ban automatycznie przyznawany przez człowieka, a mogą to być też rzeczy związane z takim dłuższym śledzeniem podejrzanego, w związku z czym być może nie będą tak często występowały już różnego rodzaju shadowbany, przynajmniej ja tak myślę, i po takiej analizie
analizie trwającej nie wiem ile, zamiast nakładać Shadowbana na pierwsze lepsze konto z automatu, oddział zdecyduje, czy konto dalej uważane jest za podejrzane, wtedy ewentualnie wrzucić takiego Shadowbana, czy na przykład uznają, że konto jest w 100% nieuczciwe i wtedy przyznają takiemu kontu bana. Także to jest fajna rzecz. Uważam, że dostęp do tego powinny mieć nie tylko osoby związane z anti-cheatem, czyli po prostu twórcy w cudzysłowie, ale również i niektórzy gracze. Coś takiego działa dobrze w Counter-Strike'u, z tego powstaje wiele nawet serii na YouTube'a. Jest to generalnie rzecz ciekawa, żeby tacy normalni gracze jak my mogli też prześledzić różnego rodzaju demka. I ja nie mówię, żeby tacy gracze mieli wpływ na końcowy werdykt ostateczny, bo tak być nie może, ale na przykład, żeby swój feedback mogli zostawić. I to też by, myślę, pomagało i przyspieszało w tym całym procesie banowania leszczy, którzy z cheatów korzystają. Kolejna rzecz, i to jest rzecz, która chyba najbardziej mnie cieszy, ale też jest największą kontrowersją z tych zmian w anti-cheatie, bo chodzi, moi drodzy, o wsparcie anti-cheata dla zewnętrznych urządzeń, które dosłownie są oszustwem, tak? I tutaj trzeba to skrócić do jednego terminu, do jednego nazewnictwa. Chodzi o walkę z Kronusem i urządzeniami Kronusopodobnymi. Czym jest Kronus? Kronus to jest zewnętrzne urządzenie, które kojarzone jest najbardziej z graczami na konsolach i oczywiście z graczami na padach. Urządzenie, które połączone wraz z padem dodaje tak naprawdę różnego rodzaju skrypty na pada, które powodują, że bronie nie mają totalnie odrzutu, że działanie aim assista jest jeszcze bardziej zwiększone, że strzelanie z broni pojedynczych jest przyspieszone i generalnie tego typu zmiany w działaniu głównie broni. To wydaje mi się, że Kronus działa tylko na bronie, więc Kronus nie daje takich możliwości jak cheaty na PC-cie, czyli chociażby wallhack, widzenie przez ściany, czy aimbot, dosłowne nakierowywanie przez oczywiście system z głowy na głowę. I tak, pewnie zaraz się tu pojawi komentarz, że aim assist jest aimbotem, to polecam odsubskrybować ten kanał i mi stąd wyjść, jeżeli masz taką opinię. Natomiast generalnie Kronus jest o tyle urządzeniem ogólnodostępnym, że faktycznie jest to od wielu, wielu, wielu lat problemem. Natomiast afera związana z tym Kronusem i tym wsparciem anti-cheata dla Kronusa polega na tym, że zamiast banować od razu takie konto, na którym zostanie taki Kronus wykryty, twórcy powiadamiają takie konto, użytkownika takiego konta, o tym, że został wykryty właśnie na ich sprzęcie Kronus. W związku z tym mają oni od momentu otrzymania tego komunikatu obowiązek zaprzestać skorzystania z takiego Kronusa i jeżeli tego nie zrobią i gra po raz kolejny wykryje właśnie takie urządzenie, to dopiero wtedy przyznaje bana na takie konto. No i afera związana jest z tym, że dlaczego użytkownicy Kronusa nie dostają od razu banów. No i ja, moi drodzy, być może to będzie kontrowersyjne dla Was, ale staję po stronie twórców. Tak, uważam, że i chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, że jest to dobre podejście do problemu z Kronusem, bo po pierwsze, Kronus, i to musi wybrzmieć, żeby mi tutaj nikt nie zmieniał tego, co powiedziałem, Kronus według Goldzora jest oszustwem. Na Kronusie grają lamusy, ale Kronus nijak nie jest porównywalnym cheatem do wallhacka czy aimbota. Według mnie generalnie z Kronusa korzystają słabi gracze. No nie jestem w stanie uwierzyć, że dobrzy gracze, a nawet przeciętni bym rzekł, korzystają z Kronusa. Dlaczego? Bo te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem wcześniej, czyli na przykład zniwelowanie odrzutu na broni, powiększenie pola działania aim assista, to są rzeczy, których lepsi gracze nie potrzebują. Bo zniwelowanie odrzutu na broni jest tak banalne dla ludzi, którzy cokolwiek w tej grze potrafią, że nie potrzebują do tego Kronusa. Dla mnie to jest uwłaczające, żeby ktoś w ogóle uważał, że ja używam Kronusa, bo to świadczy o tym, że ja totalnie w oczach tej osoby, według mnie, nie potrafię grać, bo naprawdę uważam, że z Kronusa nie korzysta żaden poważny gracz Call of Duty na świecie. Nikt, kto jest dobry, z Kronusa nie korzysta,
bo Kronusa nie potrzebuje. On ma Kronusa wbudowanego w palcach. W związku z tym nie jest dla mnie złym rozwiązaniem, żeby tych takich Januszy, którzy siedzą przed 75-calowym telewizorem z Kronusem podpiętym do konsoli, pierw powiadamiać o tym, że jeżeli nie odłączą tego Kronusa, to dostaną bana, bo ci gracze w większości przypadków właśnie są graczami konsolowymi, co równa się z tym, że nie będą mieli możliwości dalszego korzystania z cheatów i wejścia w jeszcze większy rynek cheatów, czyli przejścia na te wallhacki i aimboty. Oni odłączą tego Kronusa, będą jeszcze gorszymi graczami niż są z tym Kronusem, a już z Kronusem są słabymi graczami. Więc swoją drogą uważam, że Kronus jest problemem, ale Kronus to nie jest tak duży problem, jak się niektórym wydaje. No i przede wszystkim Kronus związany jest raczej ze słabymi graczami i nikt dobry, nikt poważny z Kronusa nie korzysta, bo po prostu go nie potrzebuje. Teraz pewnie dużo osób się zapyta: Goldzor, skąd ty tyle wiesz o tym Kronusie? Słuchajcie, ja nic nie wiem o Kronusie. Ja z Kronusa nigdy nie korzystałem, ale tak długo siedzę i gram na padzie, że tyle razy, co ja się nasłyszałem o Kronusie i tyle materiałów, co obejrzałem o tym Kronusie, że jestem przekonany, że to, co powiedziałem, to jest w 100% prawda i żaden poważny gracz Call of Duty na świecie z Kronusa korzystać nie musi. On może korzystać, teraz już na szczęście nawet nie może, ale nie musiał z niego korzystać do tej pory, żeby grać tak, jak gra. Prawdziwym problemem jest wallhack, aimbot i soft aimbot, aimlock, tego typu rzeczy, które dosłownie wpływają na przekierowywanie celownika z celu na cel i oczywiście widzenie przez ściany. To są najciężej wykrywalne cheaty, to są cheaty, które najbardziej wpływają na końcowe rezultaty meczu, na wyniki, na ogólny odbiór danego gracza w oczach innych graczy. Także bardzo mnie cieszy, że działają i walczą z tymi lamusami na Kronusie, ale lamus na Kronusie jest lamusem też bez Kronusa. To nie jest tak, że teraz wasz ulubiony streamer, mogę to być ja, załóżmy, korzystałem z Kronusa, odłączam Kronusa i ja jestem totalnie inaczej gram. Nie, to widać, że ktoś, kto jakby grał na Kronusie, to nie był naprawdę, musicie mi uwierzyć, nigdy uznawany za nawet do przeciętnego gracza. Na Kronusie grają po prostu słabe lamusy. I głównie to są to dziadki na konsolach przed 75-calowymi telewizorami. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy grają przed 75-calowymi telewizorami. Mam nadzieję, że jednak nie korzystacie z Kronusa. Jeżeli nie, szacunek dla was. A teraz przechodzimy do tych również kontrowersyjnych rzeczy, czyli różnego rodzaju takich troli ze strony twórców dla cheaterów. Zamiast banować od razu cheaterów, twórcy chcą ich chwilkę potrolować. Nie wiemy, jak długo takie trollowanie ma trwać, ale ma ono też, prócz tego, że jest swego rodzaju śmiesznym trolem, pozwolić zgromadzić więcej takich wartościowych danych z działania samego cheata, żeby w przyszłości być może móc lepiej zabezpieczyć się przed update'em takich cheatów. W związku z tym, jeżeli gra wykryje, że ktoś korzysta z cheatów, to zamiast od razu banować takiego gracza, to moi drodzy, zaczną się dziać rzeczy typu takie, że gracze, do których cheater zaczyna strzelać, znikają na ekranie cheatera. Tutaj jest właśnie przykład tego, jak to ma działać. Jak widzicie, tutaj czysty gracz znika z pola widzenia cheatera, w związku z czym cheater jest zakłopotany, nie widzi. Natomiast generalnie jest to mega PR-owskie według mnie zagranie, bo przecież cheaty siłą rzeczy nie działają na tym, co widzi gracz na ekranie, tylko one jakby działają na różnego rodzaju algorytmach, które są w grze, więc coś takiego raczej nie wpłynie na to, że przeciwnik znika z oczu cheatera, tylko i ten cheater nie może już jakby followować, aimbotować i tak dalej takiego gościa, tylko po prostu będzie to od razu znak raczej dla cheatera, że cholera, zaraz dostanę bana, albo jeżeli on w ogóle o tym nie wie, że to jest troll ze strony twórców i wrzuci to na przykład gdzieś w sieć, będąc nieświadomym, no to zrobi z siebie pośmiewisko, tak? Że ma problem, bo znikają mu gracze na ekranie. Wiecie, to jest mniej więcej tego typu zabieg ze strony twórców. Kolejnym przykładem na takiego trolla jest to, że przy wykryciu cheatów anti-cheat usunie broń
z rąk cheatera. W związku z czym cheater, będąc totalnie zakłopotanym po oddaniu jakiegoś strzału, nagle nie będzie mógł w ogóle oddać strzału, bo mu zniknie broń. No i to też jest kolejna z tych rzeczy, która ma właśnie trollować cheaterów. Kolejną rzeczą jest Damage Shield, czyli po prostu uczciwi gracze, jeżeli natrafią na takiego cheatera, który będzie do nich strzelał, będą dosłownie nieśmiertelni dla tego cheatera. Gra będzie broniła takiego czystego gracza niewidzialną ścianą, która nie otrzymuje obrażeń. W związku z tym cheater, nieważne ile magazynków wpakuje, to i tak was nie zabije. I to jest chyba najfajniejsze z tych troli, według mnie. Bo to nie dość, że sfrustruje cheatera, to jeszcze da od razu informację temu czystemu graczowi, że miał do czynienia z cheaterem, że zabił właśnie cheatera, bo ten nie mógł go zabić, bo nie pozwolił mu na to anti-cheat. Więc to są te przykłady tych tutaj troli ze strony twórców. Bardzo, bardzo według mnie fajna rzecz. Jeżeli ma to faktycznie być takim elementem pozwalającym twórcom zgromadzić więcej wartościowych danych związanych z działaniem cheatów, no to w sumie lepiej, że jest coś takiego, niż żeby po prostu cheater sobie dalej biegał i totalnie nic mu się nie działo, więc uważam to na plus. No i też myślę, że sporo śmiesznych akcji w sieci będzie znajdywanych, gdzie taki lamus z cheatami będzie doświadczał tego typu tutaj rzeczy. Na sam koniec informacja do, według mnie, chyba bardziej irytujących lamusów niż jeszcze cheaterzy, czyli tych osób, które nadużywają różnego rodzaju glitchy czy exploitów w grze. Często, myślę, spotkaliście się z sytuacją, że na przykład ktoś gdzieś siedzi w jakiejś ścianie i nie możecie go zabić, bo wszedł do tej ściany. W związku z tym, jeżeli taka osoba będzie powtarzała ten zabieg wielokrotnie, będą przyznawane na jej konto różnego rodzaju kary. To będzie być może reset postępu, reset całego konta, to być może będzie jakiś 7-dniowy ban, tego rodzaju rzeczy. Generalnie mają być wyciągane konsekwencje również do takich ludzi i uważam, że jest to dobra wiadomość, bo to jest okrutne, że oni się czują bezkarni, nadużywają tych glitchy, które często pozwalają im wygrywać mecze, a z tyłu głowy mają to właśnie, że są bezkarni i że przecież nie dostaną bana. No i generalnie chyba tego bana dostać takiego całościowego na konto nie mogą, ale jeżeli twórcy mają im uprzykrzać życie, na przykład resetując im konta i różnego rodzaju tego typu rzeczy, cały progres, to myślę, że też to będzie fajna taka zagrywka i być może spowoduje to, że tych lamusów będzie po prostu mniej. To są, moi drodzy, wszystkie zmiany w działaniu anti-cheata. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja się bardzo cieszę, że twórcy w końcu coś oficjalnego o anti-cheacie nam tutaj nowego dają. Mam tylko nadzieję, że po prostu nie jest to taka stricte PR-owa zagrywka z ich strony i faktycznie to wszystko, co zostało tutaj wypisane, zostało odpowiednio przetestowane i będzie po prostu jeszcze bardziej uprzykrzało życie cheaterom. A na sam koniec chcę, żeby jeszcze raz wybrzmiało to, że według mnie i tak problem z cheaterami nie jest na tyle duży, żeby się nim aż tak bardzo martwić, chociaż zawsze mnie oczywiście cieszą rzeczy związane z walką z cheaterami. Natomiast chciałbym zobaczyć takiego samego bloga, taki sam wpis na blogu dotyczący poprawy jakości serwerów. Bo to, moi drodzy, jest większy problem niż cheaterzy. Nie wiem jak wy, ale ja częściej mam lagi na serwerach i nie mogę grać przez te lagi, niż trafiam na cheaterów. Także tak na sam koniec ode mnie. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Ja wam dziękuję za ten materiał i do usłyszenia oczywiście w kolejnych. Mówi Goldzor. Na razie.